W Dębickiej Galerii Raj po raz kolejny odbyły się przedświąteczne warsztaty artystyczne z firmą Tikurilla. Dzieci pod opieką animatorek malowały bombki i drewniane zawieszki. Bombki i nie tylko jak malowane. Pod takim hasłem w Dębickiej Galerii Raj po raz kolejny zorganizowane zostały warsztaty plastyczne dla najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Oprócz wielkich, kolorowych bombek dzieci wspólnie z animatorkami malowały drewniane zawieszki w kształcie aniołków, reniferów i bałwanków. Przychodzą dzieci, wybierają albo bombkę, albo przywieszkę drewnianą. Później oczywiście wymalowaną bombkę mogą odłożyć tutaj do wyschnięcia i następnie zabierają do domu. Czy tego typu wydarzenie cieszy się co roku takim dużym zainteresowaniem? Tak, co roku się cieszy, coraz więcej osób odwiedza nasze stanowisko. Przychodzą osoby z tamtego roku, mówią, że kolekcjonują bombki, które tutaj malują. Dzieci biorące udział w tych warsztatach oprócz dobrej zabawy miały również możliwość rozwijania swoich zdolności plastycznych pod okiem profesjonalnych animatorów. Co roku w tym wydarzeniu bierze udział blisko 100 osób. Najmłodsi malują bombki, które następnie mogą zabrać do domu i udekorować nimi choinkę. Lubię ogólnie przychodzić tutaj, bo jest dużo osób, fajna atmosfera i można robić dużo fajnych rzeczy. A widzę, że tutaj już zaczęłaś coś malować. Powiedz mi, co tutaj planujesz stworzyć na tej bombce? Choinkę. Bardzo dużo kolorów choinki. I jeszcze bałwanka. My dopiero przyszliśmy, zaczęliśmy rysować, także zobaczę, co chłopcy stworzą. Czy wzorki, czy napisy. Ale podoba się? Podoba się. Jesteśmy drugi raz. W tamtym roku byliśmy pierwszy. Do tej pory mamy bańki, także fajnie jest. Czy planujecie zabrać do domu, czy raczej tutaj zostawiacie na wystawie? Nie, zabieramy do domu, wiszą na choince. Mały artysta, właśnie tutaj widzę, że też barwną kolorystykę będzie stosował. Co on planuje nam namalować na tej bombce? Powiedz mi, powiesz mi coś? Co narysujesz? Co tam będzie? Dinozaur. Co będziesz rysował? Dinozaura. Dinozaura. Czyli uważa pani, że tego typu inicjatyw powinno być więcej i fajne, że dzieci... Jak najbardziej. To jest fajny czas spędzony z dziećmi, z rodziną. Także dzieciaki mają fajną zabawę. Malować oikę. I co jeszcze tam będzie? To maluję już kolory. Będzie też jakiś bałwanek? Powiedz mi. Powiedz pani, będzie bałwanek? Bałwanek. A święty Mikołaj? Święty Mikołaj, zamaluj. A jakim kolorem malujesz? To. Jaki to kolor? Żółty. Pajaczowi. I będzie kolorowo, tak? Tak. W sumie przyszłyśmy tylko coś zjeść i się zaskoczyłam. Ostatnio był Święty Mikołaj, też spędziłyśmy tu 3 godziny ponad. Także dzisiaj no też bardzo fajnie, no bo jak zwykle ona może coś sobie tutaj porobić. Nie jest to takie nudne wyjście po prostu gdzieś do galerii, jest coś dla dzieci fajnego. Jak podkreślali organizatorzy w rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR, takie warsztaty cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu będą kontynuowane w przyszłości.